Cały festiwal tak naprawdę dzieli się na trzy różne bloki tematyczne. Pierwszy, ten główny, wiadomo, moda. Interesujące postaci z świata mody. Premiera Mademoiselle z Karin Rothfield, byłej naczelnej francuskiego Vogue'a. Jest boginią dla ludzi ze świata mody. Drugi motyw, bardzo istotny, on wyklarował się podczas tej trzeciej edycji, to aspekt społeczno-edukacyjny. Przestrzegamy przed branżą modową, nie pokazujemy jej tylko w superlatywach. I trzeci, bardzo istotny, bo promocja młodych talentów, to konkurs etiud filmowych. Film modowy jest bardzo krótki i on musi wiele emocji i wiele rzeczy przekazać widzowi, który go ogląda. Stąd jakby bardzo intensywna praca nad tym, żeby to nie wyszła typowa reklamówka, ale coś ciekawego, coś co opowiada o stylu, o naszych inspiracjach w modzie i o kobiecie, dla której chcemy projektować. Filmy są czymś, co bardzo lubię, wręcz bym powiedziała, kocham. Są to filmy o ludziach w dużej mierze, ludziach, którzy są związani z modą. No i dlatego tutaj jestem. To jest dla wszystkich, nie tylko dla fashionistek, nie tylko dla stylistek, nie tylko dla naczelnych modowych magazynów. Myślę, że dla każdego, kto ma ochotę do mody mrugnąć okiem.